Cześć. Jestem dzisiaj z moją młodszą siostrą, która jest bardzo niezainteresowana, a jednak uparła się, że tutaj będzie. Super. Dobra, dzisiaj otwieramy sobie... Przecież to ja otwieram, ona tylko patrzy. I ja testuję. Tak, i jest moim kulikiem doświadczalnym. Otwieramy American Candy Box ze strony Coś Słodkiego. Cena to była 50 zł, więc zobaczymy, co będzie w środku. I skończyło się fajne opakowanie. Bierz te łapy. Dobra, pierwsza, co to jest? To chyba jest kwaśne coś tam. Aha, coś takiego, co będziesz jadła teraz. O. Tak, bo to jest, wydaje się, takie niby wybuchowe. O, to jest. To jest. Chyba ja też biorę jedno, także ja biorę pomarańczowe. No i? Gdzie były kwaśne zrobki? Nawet nie kwaśne. Lekko tylko. Rozczarowujące. Dlaczego? No nie jest złe, ale jest rozczarowujące. Chcesz jeszcze? Rozczarowujące, ale chcesz jeszcze? Pomarańczowe. No, spodziewałam się, że będzie trochę bardziej eko na opakowaniu. W ogóle to jest na diecie. Ale też nie wiem. To jest to idealne. Mamy na taką paczkę. Mam więcej paczek. A co mówię o tym? Czekaj. Nie wszystkie są te. Chyba jabłkowe. Tylko takie malutkie. Szukaliście. Aha. Teraz ciasteczka. A jak oceniasz tamto? A ile jest max? Nie wiem. Jeśli chodzi o kwaśne żarcie, to tutaj jest bardzo słaby. Nie zadałbym więcej. Chcesz jeszcze? Mogę dać wszystkim na raz. To jest. Jest, bo ja otwieram następne. Tak. A z tamtym nie chcę mieć nic do czynienia. To jest kosz. To jest całkiem niezłe. Mini sandwich creams. Smak waniliowy. Jadłeś to? M&M's w białej czekoladzie? Nie lubię białej czekolady. To byś musiała spróbować. A jak ciastko? No to ja w butyń. Okej. Po prostu zwykłe mięso, tylko że... Nie jest białą czekoladę. No jest późno. Ja nie masz co robić. To jest to idealne zajęcie, żeby je żreć. A jest jeszcze zabawniej, jak nie wiesz co jesz. A zawsze jak jest smaczne. Kokos. To co na tu? Ja nie zjem nawet. Jeszcze tego co to jest. O, fascynujące. Być prosto. Pokrojne. Tak jakby. To wygląda jak Bounty. Po prostu jak Bounty. Orzech. No dla mnie to po prostu jest Bounty. Co? Nie chcę mi się już jeść. A par idealnie po jednym. Ty tam pieniądze są? Czekolada. I co tak? Pieniądze górą. To jest... To jest orzech. Zespół R. To jest orzech w środku. Znaczy, masa orzechowa. Ulala. Wcale nie jestem fanką tego. Co to miało znaczyć? Nie jestem fanką tego. Bo używam kiedyś. Coś takiego? Mhm. Tylko to jest papier. A.
Krzoni papier, pomożesz? Nie lubię papierku. Nie trafi. Trzy głupia. Potrzebuję wody. No to jest jak masło orzechowe. Brakuje mi jeszcze szwanką. Znaczy, nie pięczałabym tego na okrągło, bo pewnie by mi przytyła. Przytyłaś już. I cicho. Uważaj, że buzia jest czupła. Dalej. Kolejne. Ja tam widzę na kamerze, to jest kłamstwo, ja tak nie wyglądam. Rocky Road. Wyglądasz gorzej. Ułam sobie. Nie, to jest pianka. O nie. Nie chcę tego jeść. Smacznego. Miał. Pianka i jakieś tam nadzienie w środku jeszcze. Jak? Ułam sobie. Nie jestem fanką amerykańskich słodyczy. Nie w ogóle nic smakuje. Ochydne, nie? To to będzie Jan. Mamy jeszcze dwie rzeczy. O czym zaczynamy? Pieniądze. Pieniądze! Wszyscy wybieramy pieniądze. Mam nadzieję, że to jest mleczna. Bo jeżeli to nie jest mleczna, to będę płakać. To podejrzewam, że biała. Napisali mleczna. A wtedy napisali, że biała? Napisali, o, milion dolarów. Szkoda jeść, tak? Ja byś wiedziała. Że odłożona półkę do rzeczy, których nie jem, które mam z czekolady. Kupiła różdżkę Harry'ego Pottera. Masz wyciągnąć. To jest półka chyba... Jak to chodzi? Zrzuciłaś mi Toma. Rolidzie. Musisz trzymatę pochwalić, to będę rolidem. To ja przedstawiam. Jest niesamowicie brzydki. O, brzydliwy. Są... W ogóle... Sofa i popów. To nie ja. Możesz go poszedć. Kupiłam jej. Tak! Jadernika. Nie był to twój najlepszy prezent. To była... To był boks niespodzianka. Tamta niespodzianka była bardzo kiepska. Natomiast ta różdżka. To jest kozak. Odwróć. Tam jest zdjęcie Harry'ego Pottera. O matko, no! Dobra. To tak pasuje do mojej kolekcji czekolad, które nie jem. Pokażę inne czekolady. Więc, zaczynając. Tak, co było dzisiaj? Czekoladowy samochód. Gorąca czekolada. To akurat spróbujemy, może dzisiaj nawet. To nie jest czekolada, którą się je, tylko się jest. Jakieś to było. No nie. A to podobno dla mamy. Tak. Kazała mi je schować na Wielkanoc będą. Powiedziała? A to na Wielkanoc? Nie wiem, kiedyś może to zjem. I tu jeszcze też są czekoladki, ale dobra, nie chcę tego ciągle sens. No i w każdym razie... Król... nie, jajk smoczy na jajka. Uj, smoczy jajka. Dziewczynko! Tak mi szkoda tej czekolady. Otwórz to. To mnie boli. O. Ty, nie jest biała. No bo już wiedziałam, że nie jest biała. Ja podejrzewałam, że ten. I po co to odpoczywać? Sztygawie. Nie ma nadzienia. Zwykła mleczna czekolada. Mogła spokojnie sobie siedzieć na półce. Cukierki! Ostatnie! Myślałem, co to pasa. O, cukierki. To jest guma? No, otwórz to! Nie ekscytuje mnie to. O, tak, zapomniałam, że inni też muszą zobaczyć. Jeśli będą chcieli.
No przestań, to cukierek. Ale ma opakowanie, które powinno się zamykać. Czy nie chce zamknąć? No dobra. Jak właśnie. Ale mnie przeczyści potem. Co? Już nie skręca przełączki. Dobra. Nic ekstra. Ale cała pasza kosztowała 50 zł. Nie dałam ani złotówki. Nie? Jestem tylko królikiem dopytalnym. I mamy w tym, to jest czekolada, cukierki, M&M'sy, ciastka, dwa batony, z czego jeden jest niejadalny totalnie. I te dwa, dwa cukierki. No ja nie wiem, czy to jest warte 50 zł. Guma? Guma? To tylko jest guma. Ale ty faktycznie, jak będę to w Polsce, to patrz. Rysowana jest guma nawet. Są jak cukierki lat 90. To co? Oddajcie cukierki coś? Tomasz, cukierki są dla ciebie. Yeah. To jak? Co powiesz? Rób mnie, bo nie. Smakowało mi to gorąca czekolada, którą wstąpiłeś. Nie, której nie pokazałyśmy. Tak. Pokaż torebkę może. Z Chocolissimo. Dobra. No, więc... Tylko to ma nic wspólnego z tą paczką. Bo była. Nie, yeah, trafiłam. No w sumie w tym okresie, kiedy z domu za bardzo wychodzić nie może, nie można, to polecam sobie właśnie kupić takie pierdoły. Wydać niepotrzebnie pieniądze. No, do smacznego.